Stanisław Żaryn, witam w kolejnym studiu portalu w polityce.pl. Naszym gościem jest dzisiaj pan Zbigniew Romaszewski, działacz opozycyjny, wieloletni senator, wicemarszałek Senatu. Bardzo witamy, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie marszałku, ostatnio po raz kolejny zbulwersowani zostaliśmy wyrokiem sądu w sprawie zbrodni komunistycznych. Wyrok na grudzień, za grudzień 70 no, nie spełnił oczekiwań społecznych. No i pytanie, czy możemy dzisiaj jeszcze liczyć na sprawiedliwy osąd zbrodniarzy komunistycznych? Proszę pana, ja z moim doświadczeniem życiowym to zbulwersowany nie byłem, bo jeżeli proces trwa 20 parę lat, prawda, no to trudno się liczyć, żeby wyrok był po prostu inny, bo mamy tu do czynienia no po prostu ze świadomym ciągnięciem procesu, aż to się wszystko rozpadnie, rozejdzie na kawałki, aż ludzie wreszcie o tym zapomną, aż pokolenie, które tym żyło, po prostu wymrze. No i to jest ta stała metoda. Przecież to samo dotyczy procesu dotyczących stanu wojennego, dotyczących kopalni Wujek. Przecież to niekończące się po prostu procesy. Także tutaj nie ma w ogóle w tej chwili, no po prostu jest to pieczątka, którą postawiono na to, że te zbrodnie komunistyczne nie zostaną w Polsce ukarane. To taka decyzja już została w tej chwili przez niezawisły sąd podjęta. Prawda? Ja muszę powiedzieć, że to trochę zaskakujące jest, bo koniec końców pan Kociołek jednak był szefem tej, był wicepremierem i szefem tego zespołu, który decydował właściwie tam o wszystkim. I trudno sobie wyobrazić, że on mógł nie wiedzieć o tym, że stocznia będzie wtedy blokowana. Prawda? A działania techniczne, które można było podjąć, są po prostu banalne. Można było po prostu nie dopuścić, żeby robotnicy wysiadali na tym przystanku, na przystanku Gdynia Stocznia, prawda? I w tym momencie w ogóle nie byłoby problemu. A to podjeżdżały co parę minut pociągi, kolejna grupa wysiadała, tłum się zbierał na tym przystanku, a tam stało wojsko, które strzelało za chwilę. Można mówić tutaj o celowym działaniu, celowym przysyłaniu ludzi na śmierć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie potrafię powiedzieć. Tak daleko posuniętych zbrodni nie potrafię sobie wyobrazić. Jednak mimo wszystko. Myślę, nie wiem, głupota. Nie, no nie, trudno mi odpowiedzieć na coś podobnego. No podobnie dla mnie na przykład z rzeczą zdumiewającą jest wyłączenie generała Jaruzelskiego, prawda? Który nagle w tej chwili ukaże się na kongresie lewicy demokratycznej. Do sądu to on nie może, ale na kongres lewicy, no, proszę bardzo. I to tak trwa, to zbudowano tutaj system, w którym po prostu politycy, ludzie pewnego szczebla przestają za cokolwiek odpowiadać. I to dotyczy nie tylko tych sprzed 89 roku, ale w tej chwili zaczyna już dotyczyć po prostu wszystkich. No właśnie, może. No i to jest właściwie już w tej chwili główny problem, bo my mamy już do czynienia z pewną historią, do której mamy, no powiedzmy, ja mam zdecydowanie emocjonalny stosunek. Ale to się rozlało w tej chwili na całe społeczeństwo. Nikt za nic nie odpowiada. Modli, dobra, możemy wybudować, rozleci się pas startowy, to w porządku. Da się, nie zamyka, dobra, w porządku. I tak dalej, nikt za nic za to nie odpowiada. No, zdziwiony jestem, że w ogóle odwołano ministra za to, że podpisał umowę z Rosjanami na Jamał 2. Czyli to nie jest tak, jak słyszymy w mediach, że historia... Zostawmy historię historykom, zbrodnie komunistyczne zostawmy historykom, bo to też dzisiaj ma swoje skutki. Nie, no oczywiście to się rozlewa po prostu. No to po prostu tworzy się atmosfera totalnej bezkarności. Prawda? Można brać łapówki, można sprzedawać głosowania, można sprzedawać, no wszystko właściwie. Wszystko jest przedmiotem, w tej chwili może być przedmiotem handlu i za to się nie odpowiada. No jeżeli cała afera, na przykład afera hazardowa, no po prostu się rozmywa, prawda? A odpowiada za to Kamiński. No muszę powiedzieć, że to są rzeczy fantastyczne zupełnie. A ja już nie mówię w tej chwili o tym, bo to tak przeszło sobie zupełnie bokiem, nikt na to w ogóle nie zwrócił uwagi na stocznię. Na ten wspaniały interes, któryśmy ze stocznią zrobili. A muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o dokumentację, którą ja dostałem z CBA, to o ile w aferze hazardowej, ona była niezwykle brutalna, obrzydliwa, świńska, no, ale miałbym kłopoty z zakwalifikowaniem tego. No to tam co strona właściwie był artykuł. No młodzi ludzie sobie postanowili tutaj zawalczyć o stocznię i wobec tego tworzyli, nie wiem czy chodzi tu o złą wolę, ale po prostu o twórczość ludzi całkowicie, ale to całkowicie niekompetentnych.
Ja myślę, że to oni może im nawet dobrą wolę mieli. Tylko w głowie im przewrócił jakiś z Bliskiego Wschodu. No, pan długie lata był w centrum życia politycznego. Czy ma pan jakieś sugestie, czy dlaczego? Gdzie jest to źródło zła? Proszę pana, bardzo poważny, bo w moim przekonaniu jedno ze źródeł kryzysu i wcale nie wiem, czy nie najgłębsze. My jesteśmy przejęci kwestiami gospodarczymi, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby gospodarka mogła pracować w ogóle z takim systemem sądownictwa. To jest jeden z głębszych kryzysów. No, procesy, które trwają po 20 lat. No, co się dzieje? Sędzia, który rozpatruje 100 kilkadziesiąt spraw rocznie, prawda, i już w ogóle nie wie, jaką sprawę rozpatruje. Gdzie sprawy się rozpatruje co 3 miesiące, jest posiedzenie Wysokiego Niezawisłego Sądu, prawda? Przecież ten człowiek w ogóle nie jest w stanie, bo ja muszę powiedzieć, że ja miałem do czynienia z taką właśnie liczbą 100 spraw, które napływały spraw interwencyjnych. No to w tym momencie człowiek się rzeczywiście gubi. Więc ten sędzia rozpatrujący te sprawy, no po prostu już nie wie, którą sprawę w tej chwili rozpatruje. Ja nie wiem, jak oni to robią w ogóle. No i wobec tego mamy to, co mamy, prawda? A jeszcze na dodatek, żeśmy zostawili właściwie cały system, prawda? Po prostu ci sami sędziowie, którzy czekali na polecenia pierwszych sekretarzy, no co są dowody? I Andrzejewski, i Siła Nowicki, w aktach sprawy po prostu znalazł zalecenia. Zalecenia, które przyszły od sekretarza wojewódzkiego. No więc i ci ludzie nagle pewnego pięknego dnia napisano, że są niezawiśli. Bez jakiejkolwiek weryfikacji, bez zbadania orzecznictwa, bez niczego. No i to potem to przecież procentuje. Teraz już ich nie ma praktycznie, tylko są sędziami w stanie spoczynku, prawda? Łącznie z mordercami, którzy mordowali w latach 40., 50. Wszyscy zostali, mają stan spoczynku. I są aktualnymi sędziami niezawisłymi w dalszym ciągu. No więc tegośmy się dopracowali. Panie marszałku, dziękuję za wizytę w naszym studio. Naszym gościem był Zbigniew Romaszewski. Zapraszam na kolejne studio telewizyjne portalu w polityce.pl.